Cześć, witam w kolejnym odcinku naszego programu. Na dziś przygotowaliśmy dla Was rozmowę z Rafałem Jackiewiczem, który właśnie przymierza się do swojego debiutu w MMA, a także jedna z najlepszych lig świata, angielska Premier League. Rafał Jackiewicz to jeden z najlepszych polskich pięściarzy kategorii półśredniej. I choć w boksie nie powiedział jeszcze swojego ostatniego słowa, to już w przyszłym roku zadebiutuje na ringu KSW i rozpocznie swą przygodę z MMA. Który z trenerów jest bardziej surowszy, Łukasz Jurkowski czy Fiodor Łapin? Z Łukaszem dopiero zaczynam, ale myślę, że Fiodor, bo jednak on musi trzymać te wszystkie charaktery. Osobowości każdy inny i tam no niestety nie może sobie pozwolić na to, żeby popuścić komuś. Tutaj jeszcze nie wiem jak będzie, na razie dopiero zaczynamy, także okaże się. To nie jest tak, że z Jurasem jest tak bardziej koleżeńska, u Fiodora Łapina był jakby taki większy, nie wiem, taki respekt, szacunek? To znaczy tutaj też jest respekt, szacunek, tylko po prostu tutaj może troszeczkę inaczej, inne relacje są, przynajmniej na początku na razie, tak? Im bardziej będziemy wkładali w to więcej siły, więcej czasu, myślę, że to jednak będzie się musiało przerodzić już bardziej w taką właśnie ciężką pracę, a nie tam jakieś koleżeńskie relacje, właśnie jak powiedziałeś. Trenerowi Rafałowi Jackiewiczowi bliżej do Fiodora Łapina czy do Łukasza Jurkowskiego? Ja myślę, że tak gdzieś jestem pomiędzy, także tam gdzieś tam staram się z ludźmi rozmawiać, ale też ich pilnować, też ich troszeczkę cisnąć, żeby wycisnąć ich jak najwięcej się da. Czy walka w Wieliczce jest potwierdzona na 100%? Bo różnie się mówiło. A co się mówi? Ostatnio się mówiło, że tak. No to, że tak. Szpila powiedział, że walka z Romińskim to będzie jego masakra, że go po prostu zdemolujesz i nie ma najmniejszej szansy. Znaczy, spodziewasz się takiego zdecydowanego, łatwego pojedynku? Nie spodziewam się łatwego pojedynku. Jest to zawodnik doświadczony w boksie amatorskim. Jednak jeszcze w dniu dzisiejszym dużo mu do mnie brakuje, ze względu na to, że ja jestem bardziej doświadczony w walkach zawodowych, a tu jest całkiem inna praca, to jest 8 rund po 3 minuty i trzeba inaczej siły rozkładać. Tutaj te ciosy inaczej bolą, inaczej ważą, są mniejsze rękawice, bez kasków. Także tak naprawdę można powiedzieć, wszystkie atuty są po mojej stronie, oprócz wieku. Michał jest 10 lat młodszy, ale to w tym przypadku akurat myślę, że jakoś dużo nie zaważy na tym. Czy będzie ten limit wagowy umowy do 70? Tak, 70 kilo i w dniu walki mam mieć rano 72, także jest tak umówiony. Ja powiedziałem, że ja niżej nie zejdę, bo ja po prostu nie jestem psychicznie, fizycznie w stanie już zrobić wagi 66, a też nie jestem w stanie utrzymać te 70 kilo w dniu wagi, żeby na drugi dzień mieć tyle samo. Nie ma takiej opcji. Czyli na co dzień łączysz treningi MMA, czy dalej musisz jeszcze trenować boksersko jakoś specjalnie, czy raczej to co masz i tak robisz przy MMA i jakoś specjalnie się do tej walki nie będziesz przygotowywał? W dniu dzisiejszym już się określiłem. W dniu dzisiejszym mam 42 wygrane walki w boksie. Nie skończę boksować, dopóki nie będę miał 50 wygranych. Mogę walczyć 4, 6, 8 minutowe walki. Dla swojej satysfakcji chcę mieć w rekordzie 50 wygranych walk. W tym momencie mam 11 przegranych i myślę, że tak już zostanie. Nie skończę boksować, dopóki nie będę miał 50 wygranych walk, a walki będę toczył 6-8 rundowy na dzień dzisiejszy. Treningi i walki w boksie już traktuję jako przygotowanie z mojej stójki do MMA, czy przygotowanie, w sumie treningi bardziej jako niż przygotowanie. Mam ją bardzo dobrą stójkę, teraz ćwiczę 5 razy w tygodniu właśnie u nas tuli właśnie z Jurasem. Od wczoraj żeśmy zaczęli właśnie tak ostro, już bardziej ostro ćwiczyć. Coraz więcej poświęcam na to uwagi i tak naprawdę teraz, bo tak bym określił to procentowo, 70% to jest MMA, parter, a 30% to jest gdzieś tam jeszcze kopnięcia, gdzieś tam jeszcze boks. No właśnie, a ten debiut na KSW, to z jednej strony mówiłeś, że chciałbyś już we Wrocławiu, a z drugiej strony Kawulski powiedział, że w 2014. Coś wiadomo więcej? Tak, wiadomo, 2014 marzec. Maciek powiedział, że chciałby jednak, żeby to było w 2014 ze względu na to, żebym się lepiej przygotował.
A ja powiedziałem, że to przemyślę i po krótkim przemyśleniu od razu mu napisałem SMS-ka, że tak, ma rację, że też się z tym zgadzam, bo ja naprawdę nie chcę stoczyć jednej, dwóch walk, ja chcę naprawdę powalczyć w tym MMA, tym bardziej, że no wiadomo, mi pasuje wszystko to, co tam uzgodniłem i ze względu na to nie chcę stoczyć jednej, dwóch, tak powiedziałem, tylko chcę naprawdę powalczyć rok, dwa, trzy, ile się da, ile dam radę, a będę z walki na walkę coraz lepszy, bo o co chodzi o parter i uważam, że sobie dam radę i dlatego chcę po prostu powalczyć. A boks, tak jak powiedziałem, ja już boks traktuję tak, można powiedzieć, może nie olewam, ale gdzieś tam właśnie jako przygotowania, jako treningi do MMA. Tam mówiłeś, że na cztery walki wstępnie w KSW, czy to będzie jest taki kontrakt, jaki obowiązują na przykład w UFC, że też się daje na 4-5 walk, ale jeśli się przegra jedną, dwie, to nie ma tych kolejnych, czy to jest, są pewne cztery występy? Nie, oczywiście, to jest biznes, dla nich jest biznes, dla mnie jest biznes, sportu też oczywiście trochę w tym jest, ale nie oszukujmy się, jeżeli pierwszą walkę przegram i dam ciała tak zwanie, jeżeli drugą nie zrehabilituję się, no to wiadomo, że to będzie koniec mojej przygody, także to jest normalne. No właśnie, teraz KSW idzie bardziej w bokserów, Iwona Guzowska już podpisała umowę, Albert Sosnowski teraz opowiada, że chce spróbować w MMA, jak oceniasz ich szanse na zawojowanie tej dyscypliny? Tak samo jak swoje, czyli będziemy próbować. Po przerwie na mecze reprezentacji piłkarze wracają na boiska ligowe, a my dzisiaj skupimy się na angielskiej Premier League, która przez wielu uznawana jest za najlepszą ligę na świecie. W lidze angielskiej bardzo ciekawie zapowiada się mecz Aston Villa z Newcastle. Obie drużyny rozpoczęły ten sezon w kratkę, są w połowie tabeli, a obie przecież mają aspiracje do tego, aby grać w europejskich pucharach. No a jako, że rywalizacja jest bardzo mocna, to będą chciały udowodnić już w czwartej kolejce, która ma przewagę. Tym bardziej, że do tej pory na zmianę wygrywała jedna drużyna z drugą. Było raz jedna, później remis, raz druga i teraz z tej tabelki zgodnie ze statystykami wynika, że powinien paść remis i patrząc także na formę obydwu zespołów na początku rozgrywek, wydaje mi się, że tutaj można stawiać X. W kolejnym meczu wydaje mi się, że pewniakiem będzie Liverpool. Liverpool, który znakomicie rozpoczął sezon, 3 mecze, 3 zwycięstwa. Wiem, że każda seria się kiedyś kończy, ale wydaje mi się, że ta Liverpoolu nie trwa jeszcze na tyle długo, żeby zakończyła się już. Liverpool jest w gazie. Ale Liverpool jest ciągle niedoceniany. Tym meczem na wyjeździe będzie chciał potwierdzić, że ma aspiracje walki nawet o mistrzostwo. Wiem, że na początku sezonu trudno o tym mówić, które drużyny będą walczyć, ale Liverpool w tym sezonie jest naprawdę mocny. Pokonał ostatnio Manchester United i teraz na wyjeździe będzie chciał potwierdzić świetną dyspozycję i dać rywalom znak bójcie się nas. Dlatego wydaje mi się, że na Liverpool można spokojnie postawić. W meczu Fulham-West Bromwich faworytami wydają się gospodarze. Po pierwsze Fulham to marka może trochę niedoceniana w Europie, ale na pewno doceniana w Anglii. Oba zespoły rozpoczęły bardzo źle ten sezon. West Bromwich jeszcze nie wygrało. Fulham raz wygrało, dwa razy przegrało. Dlatego teraz przed własną publicznością będzie robiło wszystko, aby wygrać kolejne spotkanie i wydaje mi się, że jest na dobrej drodze, bo West Bromwich Albion to nie jest drużyna z górnej półki. To nie jest drużyna, która szczególnie na wyjazdach spisuje się dobrze. Dlatego wszystkie atuty są po stronie Fulham i tutaj postawiłbym zdecydowanie na gospodarzy. Mecz Evertonu z Chelsea wydaje się bardzo ciekawy i wydaje się, że jednak Chelsea, mimo że obie drużyny są bardzo wyrównane, jednak Chelsea powinna wygrać z kilku powodów. Po pierwsze, Chelsea ma patent na Everton. Dwa ostatnie mecze wygrała po 2-1 i nieważne, czy grała u siebie, czy grała na wyjeździe. Po drugie, Chelsea obok Liverpoolu jeszcze w tym sezonie nie przegrała. Jeden mecz zremisowała, dwa wygrała, no i ta pasa nieprzegranych meczów myślę, że będzie trwała, bo Everton to nie jest zespół, który może zagrozić tym największym, tym zespołom z półki Manchester, Chelsea, Liverpool i tak dalej. Dlatego tutaj wydaje mi się, że powinno być zwycięstwo, może niełatwe, może to nie będzie 3-0, ale może to będzie 1-0, może 2-1. Tak jak ostatnie mecze Chelsea wygrywała 2-1, więc myślę, zaryzykowałbym, że i tutaj z Evertonem padnie taki sam wynik. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Jak zwykle czekamy na Wasze komentarze i opinie dotyczące naszego programu. I widzimy się za tydzień. Cześć!